Przechodzimy zatem do zakładki Color w DaVinci Resolve i pozwól, że na początku przedstawię Ci, w jaki sposób możemy się poruszać po tej zakładce, żebyśmy jakoś nie działali po macoszemu i nasza praca była bardziej swobodna, a później przedstawię Ci, w jaki sposób działają określone pokrętła, określone wskaźniki, aby świadomie pracować nad naszym materiałem, nad naszymi kolorami, nad naszą ekspozycją naszego materiału. To, co Ci przedstawię dzisiaj, to będzie solidny fundament po to, aby działać świadomie w zakładce Color. Nie będziesz musiała skakać po innych poradnikach, wystarczy, że zostaniesz tutaj ze mną do końca, a ja wyjaśnię Ci to w sposób prawidłowy, dosyć prostym językiem, aby działać świadomie i mieć jak najlepsze rezultaty, jeżeli chodzi o kolor korekcję naszego materiału. Cześć, nazywam się Bartosz Bartczak, Video Ninja i od kilkunastu lat tworzę treści wideo. Pomagam przedsiębiorczym osobom tworzyć nienaganne treści wideo za pomocą sprawdzonej i rzetelnej wiedzy w skompresowanej formie. Punktem wyjścia, jeżeli chodzi o kolor korekcję, kolor grading naszego materiału, jest posiadany sprzęt, a mianowicie nic innego jak monitor, uściślając pokrycie przestrzeni barwnej naszego monitora. Ja aktualnie pracuję na monitorze od MSI, jest to MSI Creator PS321QR, i ten monitor bez problemu sobie radzi z taką pracą kreatywną, którą wykonuje na co dzień. I oprócz przestrzeni barwnej pod lupę weź coś takiego, co nazywamy wskaźnikiem delta. Wskaźnik delta, jeżeli jest mniejszy od 2, to oznacza, że monitor wyświetla nasze barwy w sposób prawidłowy. I w moim przypadku, w przypadku monitora MSI PS321QR, wskaźnik delta jest mniejszy od 2, co oznacza, że bez problemu mogę dokonać kolor korekcji w sposób prawidłowy. Jeżeli chodzi o przestrzeń barwną, to on ma pokrycie przestrzeni barwnej sRGB, czyli ta przestrzeń, która najbardziej nas interesuje jako filmowców, na poziomie 99%, a jeżeli chodzi o fotografię, to Adobe RGB na poziomie 99%. Dodatkowo, jeżeli miałbym dokonać wyboru, to zawsze szedłbym w stronę matryc matowych. Tak samo ten monitor posiada taką matrycę matową. Samo oprogramowanie od MSI też pozwala na takie płynne przeskakiwanie pomiędzy przestrzeniami barwnymi, więc jeżeli będziemy się przerzucać na przykład z fotografii na wideo, szybko przestawimy sobie tryb na przykład z sRGB na Adobe RGB i będziemy pracować w odpowiedniej przestrzeni barwnej. Idąc dalej, jeżeli chodzi o odświeżanie, im więcej, tym lepiej. Tutaj mamy 165 Hz, więc dosyć sporo. Więc jeżeli będziemy edytować materiał, który ma na przykład 120 klatek, to bez problemu monitor nam to obsłuży. A dodatkowo, jeżeli w przerwie będziemy chcieli pograć, to na pewno będziemy zadowoleni. Zatem wskakujemy do zakładki Color. Zacznę tutaj omówienie od prawego górnego rogu. Mamy tutaj coś takiego jak Notes. To nic innego jak węzły, bądź też na przykład z Photoshopa, bądź z Premiere Pro, będą to tak zwane warstwy. Znaczy, przekładając na taką nomenklaturę, czy też technikę edycji w Premiere Pro. Tym za chwilę się zajmiemy, warto wiedzieć, że coś takiego jest i włączamy, wyłączamy w tym oto miejscu. Tutaj oczywiście mamy podgląd naszego materiału. Podgląd naszego materiału, jeżeli przejdziemy sobie do zakładki Edit, to istotnie tutaj wszystko jest w taki oto sam sposób, czyli mamy tutaj podgląd. Tutaj mamy wylistowane nasze klipy, czyli 01, 02, 03 oraz V1, V1, czyli określenie, na jakiej ścieżce wideo one się znajdują. Więc tutaj mamy podgląd takiej osi czasu i ona jest też tutaj bardzo spłaszczona po to, aby nie zajmowała nam dużo miejsca i bardzo dobrze. To jest bardzo jakby fajny model jakby pracy tutaj. Jeżeli chcielibyśmy wyłączyć tą oś czasu, to oczywiście klikamy tutaj na timeline, wtedy wyłączamy sobie widok tej osi czasu. Tak samo mamy tutaj clips i tak naprawdę clips jest odpowiedzialny za model wyświetlania tego, jakie klipy znajdują się na naszej osi czasu. To jest też fajny taki podglądowy materiał, co istotnie, nad czym pracujemy i tak dalej, więc to jest bardzo fajna sprawa. Dobrze, co mamy tutaj? Mamy tutaj coś takiego jak No Stills Created. Tym zajmiemy się później, więc ja wyłączę sobie tutaj galery po to, aby nas to nie rozpraszało. I tak naprawdę cała magia zaczyna się poniżej, czyli tutaj mamy koła kolorów, które odpowiedzialne są za określone tony naszego materiału. Mówimy tutaj o tym jakby oknie i na razie tak naprawdę, jeżeli tutaj sobie zobaczysz, to jeszcze mamy określone inne rzeczy, ale my tak naprawdę zajmiemy się tylko wheels, czyli kolorami,
z racji tego, że to jest pierwszy materiał z kolor korekcji, podstawowy, i tak on pokryje, podejrzewam, około 90-95% Twojego zapotrzebowania na edycję kolor korekcji Twoich materiałów. Tutaj mamy oczywiście coś takiego jak krzywe, mamy też klatki kluczowe, ale tak naprawdę, tak jak mówię, skupimy się tutaj na tej części i pokażę Ci takie podstawowe operacje, jeżeli chodzi o kolor korekcję. I tak naprawdę skupimy się tutaj na tym etapie początkowo i tak to będzie solidna dawka wiedzy. Teraz należy sobie tutaj odpowiedzieć, jakich edycji należy tutaj dokonać, aby nasz materiał był dobry. Otóż początkujący adepci mają jakby tą przywarę, że chcą, aby ich materiał wyglądał jak najlepiej, znaczy każdy chce, z tym, że oni mają taką manierę, żeby przesterować ten materiał wręcz, czyli żeby był zbyt kontrastowy, żeby ta edycja była zbyt widoczna. To też należy tutaj zwrócić uwagę, że materiał filmowy to nie jest filtr na Instagramie, gdzie cienie zaczynają być fioletowe. Cienie w materiale filmowym powinny być albo czarne, albo po prostu ciemne, bo są to cienie. Nie możemy w większości przypadków oczywiście dopuścić do tego, aby te cienie miały jakiś zafarb, na przykład nie, fioletowy, czerwony, zielony. To byśmy chcieli wyeliminować, więc tutaj należy sobie to podkreślić. Jak się okazuje, delikatna zmiana wprowadza nam na tyle dużo zmian w samym materiale filmowym, że nie warto tutaj jeszcze bardziej pchać to w jakieś tam mocniejsze modyfikacje. I tutaj oczywiście ja pracuję na materiałach z kodekiem H264. Jest to bardzo konsumencki materiał. Dlaczego? Otóż no, z racji tego, że materiał na razie jest skierowany do początkujących, dużo z Was będzie miało styczność z takim materiałem. I tutaj też trzeba mocno podkreślić, że im lepszy materiał, tym ta swoboda pracy jest większa. Im gorszy materiał, im bardziej skompresowany, im z gorszego źródła, tym siłą rzeczy ta kolor korekcja będzie wpływała na nasz materiał bardziej agresywnie i też nie będziemy mieć takich super efektów. Jeśli pragniesz poznać program DaVinci Resolve jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej, to serdecznie zapraszam Cię do mojego bezpłatnego kursu właśnie dla tego oprogramowania. Przygotowałem specjalną platformę, w której znajdziesz uszeregowane poradniki po to, abyś mógł krok po kroku przejść przez proces edycji w sposób sprawdzony, za pomocą sprawdzonych schematów, abyś mógł tworzyć jeszcze lepsze filmy. Tak więc jeśli masz ochotę, wskakuj na pokład Video Ninja, zapraszam do bezpłatnego kursu, link do niego znajdziesz w opisie tego materiału. Z tego miejsca pragnę Cię również zaprosić do konkursu, który organizowany jest przez firmę MSI. Link do tego konkursu, informacje odnośnie tego konkursu znajdziesz w opisie tego materiału. I teraz chciałbym Ci to wytłumaczyć jak najdokładniej, dlatego też przejdę do takiego gradientu szarości, po to, aby Ci wytłumaczyć, na czym polegają te pokrętła, jeżeli chodzi o kolor korekcję, kolory, ale też oczywiście jasność ekspozycji. No i mamy sobie ten oto gradient, jest to plik graficzny, plik stały. I żeby zajmował on więcej miejsca, to ja wyłączę sobie oś czasu, timeline oraz clips w tym oto miejscu i mam nieco większy podgląd. I tak naprawdę na nasz materiał, na naszą ekspozycję, na wartość luminancji, czyli wartość od 0 do 255, wpływają trzy główne tony. Będzie to lift, gamma, gain. Offset to jest taki globalny, jakby globalny wskaźnik pokrętła, zaraz to omówię. Natomiast lift to nic innego jak ciemne tony, cienie, i to tak naprawdę są te wartości początkowe, tak? Czyli tutaj jeżeli chodzi o gradient, to lewa nasza strona, następnie gamma, czyli takie półtony, to jest na środek naszego wykresu i tak naprawdę on ma zakres największy, jeżeli chodzi o nasz wykres, nasz gradient. I mamy jeszcze oczywiście gain, to nic innego jak światła, jakieś niejasne partie naszego materiału, to będzie prawa strona naszego gradientu. I teraz należy zwrócić uwagę, że jeżeli będę przesuwał koło kolorów, jeżeli chodzi o lift, czyli na cienie będę jakby wpływał i dajmy na to, ja je popchnę w stronę, no niech będzie czerwonego i widzisz, delikatna wręcz zmiana wpłynęła na to, że owszem, tutaj najbardziej agresywnie zadziałało to na te tony ciemne, cienie, czyli na lewą stronę, ale zauważ proszę, że prawa strona wykresu nadal jest biała, tak? Więc właśnie to na tym polega. Tutaj zresetuję sobie i wrócę do wartości początkowych. Gamma, tak jak mówiłem, to są takie półtony.
I tutaj tak samo jak jadę na mniej więcej kolor czerwony w tym oto kierunku, to zobacz proszę, że nadal jest tak, że w tym przypadku cienie są czarne, czy ciemne tony są czarne, natomiast światła, te jasne partie są nadal białe. Jakby kolor wpłynął na środek naszego gradientu w ten oto sposób. I tutaj, jeżeli chodzi o gamę, to najczęściej będziemy tutaj operować sobie, jeżeli będziemy chcieli poprawić sobie na przykład kolor skóry. I ostatnia opcja gen, jeżeli chodzi o tony naszego materiału, no to tak jak wspominałem, będzie to prawa partia i tutaj, jeżeli w stronę czerwonego pójdę, no to widzisz, że tutaj najbardziej zmienił się nam kolor jakby w prawej części naszego gradientu, natomiast czarne nadal jest czarne. Tym oto znacznikiem resetuję sobie wartość klikając, ale na przykład jeżeli zmienię go tutaj i kliknę dwukrotnie, to również mogę zresetować wartości do początkowej. I tak naprawdę mamy jeszcze offset, ale offset działa globalnie na wszystkie wartości luminancji. Czyli gdy pojadę w stronę czerwonego, to jak widzisz, od cieni do świateł, do jasnych partii, ten kolor został zmieniony. I dlaczego nie warto robić właśnie tego offsetu tak często, a wręcz warto go unikać? Chodzi o to, że offset działa na wszystkie partie i to jest najczęściej popełniany błąd przez początkujący. Bo jeżeli na przykład chcę, żeby moja twarz była bardziej taka ciepła, to będę szedł w stronę na przykład odcieniu pomarańczowego, bo to jest mniej więcej kolor odpowiedzialny za odcień naszej skóry. I teraz dodając globalniej, to i owszem, nasza skóra stanie się bardziej ciepła, ale dodatkowo cienie będą stawały się pomarańczowe, dodatkowe światło, nieba będą nasze, jeżeli jest bardzo jasne, to często jest białe na konsumenckich nagraniach, to te zaczynają być pomarańczowe. Stąd też ten jakby wybór tego nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale jest najczęstszym rozwiązaniem, dlatego warto tutaj działać w ten oto sposób za pomocą tych trzech składowych naszych tonów. Więc już tutaj masz przewagę nad, podejrzewam, 80% osób, które jakąś tam kolor korekcję robią, więc już z tej lekcji wyniosłeś naprawdę duży ładunek wiedzy. Taką istotną kwestią dla kolorysty, być może zauważyłeś, jest tak zwany, kolokwialnie mówiąc, capture. I o co w tym wszystkim chodzi? Capture w tym przypadku jest to taka magnetyczna nakładka i to też jest fajny feature, ponieważ łatwo możemy ją dodać do monitora, bądź zdjąć, jeżeli jej nie chcemy. Chodzi o to, żeby się odciąć nieco od naszego otoczenia, żeby ta percepcja odbioru tych barw była nieco lepsza, a dodatkowo, jeżeli usiądziemy sobie na prostego monitora, w ten oto sposób na przykład, to skupienie na pracy naprawdę wzrasta. To jest niesamowite, jak taki delikatny dodatek potrafi to zmienić. Takim subtelnym dodatkiem do naszego monitora, z lewej jego strony znajdziemy czytnik kart pamięci, dwa porty USB 3.1 i też złącze audio. Subtelny dodatek, bo tak naprawdę jeżeli nie mamy czasu szukać naszego czytnika kart, chcemy szybko podpiąć dysk twardy, możemy to za pomocą właśnie naszego monitora wykonać, więc to też jest taki ciekawy dodatek. I co dziwne, takie dodatki mnie najbardziej cieszą. Oprócz takich technicznych aspektów, również ten mechaniczny, czyli możemy sobie dostosować nasz monitor w trzech płaszczyznach. No i teraz pytanie, co dalej? Oprócz tego mamy tutaj jeszcze takie pokrętło, w ten oto sposób, tutaj możemy to pokrętło zmieniać i to pokrętło wpływa na jasność określonych tonów i teraz jeżeli zauważyłeś, ja trochę pokrętłem w prawą stronę szedłem, to rzeczywiście widzisz, że te cienie nam po prostu blakną, powinny być czarne, a są wręcz no, ciemno-szare, tak? Więc w ten oto sposób należałoby dosterować nasz materiał, aby ciemne partie były ciemne, a jasne jasne. Dlatego też tutaj znowu raczej wystrzegamy się tego, aby jasność naszego materiału kierować za pomocą pokrętła offset. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o jasność globalną naszego materiału, to bardzo dobrze się sprawdza tutaj gain, bo tak naprawdę on jest odpowiedzialny za takie postrzeganie naszego materiału, że jest jaśniejszy, mimo że tak naprawdę gammy jest najwięcej, tak? Bo ona ma największe spektrum naszego gradientu, ale gain jest odpowiedzialny za to, że nasz materiał staje się nieco jaśniejszy. Natomiast ja Ci to pokażę na przykładzie. Wybrałem ten oto klip
I teraz jeżeli włączyłbym offset i tutaj bym podwiększył globalnie jasność naszego materiału, no to już widać od razu, że cienie no nie są cieniami, stały się o wiele jaśniejsze. Materiał owszem cały jest jasny, natomiast w tym przypadku ja postaram się tutaj wartością gain troszkę podbić. Jak widzisz, tutaj już mój obraz staje się jaśniejszy, jego odbiór jest, widać, że ekspozycja mojego materiału jest jaśniejsza, natomiast cienie, materiały te bliżej zera, materiały ciemne są nadal ciemne i to jest bardzo, bardzo dobra opcja. Oczywiście mógłbym tutaj jeszcze gammą troszeczkę posterować, jak najbardziej, bo gamma też nie wpływa na cienie, więc tak naprawdę tutaj musimy już obserwować, jak nasz materiał się zachowuje. Z racji tego, że każdy nasz klip będzie inny, tutaj nie ma takiego złotego grala, jak do tego podchodzić, więc należałoby tutaj właśnie podejść do tematu z głową. Badajmy na to, jeżeli przejdę sobie do kolejnego klipu i tutaj podwiększyłem sobie gain, czyli chciałem to, aby mój materiał był w odbiorze jaśniejszy, to i owszem taki jest, ale tutaj jest duże źródło światła i ja teraz zrobiłem tak, że jest wręcz przepalona plama. No i okej, teraz ci mówiłem, kurde, na gain, jak włączysz więcej, dasz jaśniej, to będzie cały materiał jaśniej. Owszem tak, tylko należy tutaj zwrócić uwagę, że trzeba do każdego kadru, do każdego klipu podejść tak selektywnie, jednostkowo. I w tym przypadku, gdy jest duża lampa, źródło światła, no to staraj się tego gaina nie podbijać na tyle, że jak wyjdziemy, zresztą jak wyjdziemy do materiału początkowego, to widzisz, że te żarówki odznaczają się, rysują się. A jeżeli ja sprawię, że cały materiał jest jaśniejszy w ten oto sposób, no to już to nie wygląda zbyt dobrze, więc w tym przypadku poszedłbym w cienie średnie, w gammę i mój materiał staje się jaśniejszy, jak widzisz, w ten oto sposób, ale żarówki nadal się rysują. Więc wiesz, tutaj trzeba z głową podejść do tematu, ale już wiesz mniej więcej, co z tym się je, więc to jest bardzo fajna sprawa. Jeżeli podjaśniłem gammę nieco, a moje cienie zaczynają być szarawe, to nie stoi nic na przeszkodzie, że lift, czyli cienie, troszeczkę obniżę w ten oto sposób. Tylko jak mówię, nie można robić tego zbyt agresywnie. Dosłownie tutaj o jedną setną, ten oto sposób. I w ten oto sposób podchodzimy do naszej kolor korekcji, rozbijając to na trzy takie tony: lift, gamma oraz gain. Jeżeli chodzi o samo pokrętło lift, to w większości przypadków wygląda to tak, że jeżeli po prostu zjedziemy sobie w lewą stronę, a w Resolve jest tak, że jeżeli kierujemy coś w lewą stronę pokrętła, to zmniejszamy jego wartość, a w prawą stronę zwiększamy. Jak widzisz, lift wpływa na cienie, materiały, tony ciemne. Natomiast widzisz, że teraz stał się materiał o wiele bardziej kontrastowy, bardziej agresywny. No i do tego właśnie też służy m.in. lift. Jeżeli przejdę sobie do tego klipu i teraz właśnie zjadę sobie lift, czyli dodam cienie jeszcze niżej, to mój materiał staje się bardziej agresywny, jest bardziej kontrastowy. Stąd też właśnie tak się wpływa na emocje, jeżeli chodzi o kolory, bo taki kontrastowy agres to jest taki odbiór agresywnego materiału. Natomiast jeżeli zjedziemy w drugą stronę, gdy będzie to nieco bardziej wyblakłe, no to wtedy mamy odbiór takiego materiału jako bardziej subtelnego. Więc tutaj też trzeba mieć to na uwadze, mniej więcej jak kolory, jak odbiór materiału kieruje naszym odbiorcą. I tak naprawdę, aby zrobić coś takiego, że jest bardziej kontrastowe, to oczywiście możemy za pomocą lift to zrobić, ale tak naprawdę służy też do tego kontrast, tak? Jeżeli spodobał Ci się taki materiał i chciałbyś więcej takich materiałów, to raz zapraszam Cię do mojego darmowego kursu DaVinci Resolve 17, a dwa zapraszam do subskrypcji mojego kanału, ponieważ tutaj też będę agregował takie treści, które będą rozwijać się w DaVinci Resolve, a taka subskrypcja, komentarz, polubienie motywuje do dalszego działania, aby te materiały były z większą częstotliwością. Materiały, jeżeli chodzi o bezpłatny kurs, a poradniki na YouTubie po prostu są inne, więc warto być tu i tu, aby mieć jak najbardziej kompleksową wiedzę. To tyle z mojej strony, zapraszam Cię do kolejnego mojego poradnika na moim kanale. Pozdrawiam, Bartosz Wideo Ninja.